Cześć. Dzisiaj znowu filmik przy niebieskim świetle, bo już jest późno i czasówka wyłączyła mi białe światło. Chciałem wam powiedzieć, co się dzieje, co poszło nie tak i co będziemy robić, żeby było dobrze. Jak widzicie, niestety jednej ryby już nie ma. Za późno się zorientowałem, że ma pasożyty, które ją po prostu zjadły. Na początku myślałem, że to jest stres związany ze zmianą baniaka, że się jej poprawi. No ale prawda jest taka, że wszystkie ryby te pasożyty na sobie mają. Mają też mnóstwo innych patogenów, ale przy normalnej kondycji same sobie z tym radzą, tak jak i my, prawda? Jak jesteśmy osłabieni, to łapie nas grypa. I tutaj jest dokładnie taka sama sytuacja. Ryby przy zwiększonym stresie związanym ze zmianą baniaka podupadły na odporności i te pasożyty, te inne patogeny, które na nich były, zaczęły je zjadać. Ja niestety dałem ciała i od początku powinienem podawać witaminy i leki wzmacniające, co od razu wam mówię, żebyście nie popełniali tego samego błędu. I nawet jak będzie wszystko fajnie z rybkami, wszystko pięknie, sprzedawca będzie mówił, że jest cacy, no to nie zaszkodzi im od razu podawać leki profilaktycznie. Później też dobrze jest te leki podawać raz na jakiś czas do jedzenia. Ja też tak zrobię. Jutro przyjdą, więc w kolejnym materiale wam powiem, co to jest i zobaczymy. Mamy nadzieję, miejmy nadzieję, że to pomoże. Bo chciałem już dokupić krewetkę czyszczącą, chciałem dokupić jeszcze jakąś inną małą rybkę, jakiś może troszkę większy koralowiec gdzieś tu na piasek, ale muszę się z tym wstrzymać, aż będzie lepiej z tym błazenkiem. Na szczęście on jest silniejszy, większy, je bez problemu. Ja mu podałem witaminy do jedzenia, tam ze dwie kropelki, więc myślę, że no da radę, tak, wyjdzie z tego, ale to też będzie proces, który będzie trwał. I zdam wam z tego relację, a tymczasem nie popełniajcie tego samego błędu i zapobiegawczo od samego początku, nawet jak ta aklimatyzacja wydaje się wam, że jest przeprowadzona poprawnie, no to podajcie na wszelki wypadek leki na wzmocnienie, witaminy koniecznie do jedzenia. Chciałem wam jutro pokazać już po lekach, jak jest i powiedzieć co i jak, ale dzisiaj dostałem zawału. Bo jak niektórzy bardziej spostrzegawczy zauważyli, albo i nie, gdzie jest ukwiał? Moi drodzy, ukwiał w cieło. I już, słuchajcie, zacząłem robić testy, co w sumie dobrze, bo rzadko je robię, ale jest w miarę ok. Zacząłem szukać w internecie, co się stało, gdzie jest mój koralowiec. Co robić? Boże, tutaj on był dopiero co wsadzony, a już go nie ma. A on robi kupę. Tak, można się śmiać. My się tu sramy, co się z nim dzieje, a on po prostu robi kupę. I od razu wam powiem, że nie ma go co zbyt często karmić. Ja go karmiłem co 2-3 dni mrożonkami, a najlepiej raz na 2, nawet 3 tygodnie dać mu kawałek krewetki koktajlowej. To i żona się od razu ucieszy, bo sobie kupi mrożone do sałatki. Ja akurat nie za bardzo przepadam, no to jest już w domu ktoś, kto te krewetki będzie z nią jadł. I tyle na dzisiaj. Następny materiał wam zdam, jak przyjdą leki z tego procesu leczenia błazenka. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze i będziemy mogli dalej działać w zbiorniku. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie i zapraszam do dyskusji. Zawsze fajnie z kimś pogadać, czegoś się dowiedzieć. Trzymajcie się, cześć.